And a warm welcome on what is a fine day for football, I'm delighted to be able to report. My name is Derek Ray, and my commentary partner, as usual, is Stuart Robson. And we have action from foot rivals coming up for you. Hi. Stuart, how do you see this one going? Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? This is the lineup for the home team. A vastly experienced Belgian, Koen Castells, will be in goal. Kingsley Coman starts with Domenico Berardi out wide. And the story in attack is one of a strike partnership. Wonderful challenge and a throw-in coming up. And introducing the visitors' lineup today. Hugo Lloris begins in goal. Jesus Navas plays with Renan Lodi in the fullback positions. And so many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. Well, not many would debate the point that Erling Haaland is a joy to watch whenever he's out there on the pitch. But what should we expect from him today, Stuart? Well, we know he's a good all-round player, but his strength is when balls are rolled into him. He can hold up the play, he can roll defenders, he can get away from them, and that's key to the way his team want to play. When they get the ball into him, that's when they're at their strongest. Aurélien Tchouaméni. Well, he's lost the ball. Right. Oh, that's a fine pass. Klosterman. Haaland. And they could face difficulties here. Absolutely spot on with that challenge. Jesus. Jesus Corona. Kurde. Berardi has it. Nicely timed tackle. Well, the referee allowing advantage to accrue to them. Haaland. Czemu Haaland jest w każdym składzie? Brawo. Element of risk there, but he's won the ball. Haaland must take Ale. The lead here. Oh, Ale. Denied, and they remain locked together. Well, that's a good save, but really gramy tylko jeszcze dwa mecze. Z tego co mi się wydaje, jeszcze dwa powinno nam zejść. I później handlujemy cały czas. Tylko dwa, bo chcę szóstą ligę wbić, zanim pojadę. Aj. Będę podawać. No to akurat średnia, no. They couldn't maintain possession. Dęby Frimpong. That's not a bad ball. What a Lloris! Co ty, Lloris? Lloris, pajacu. Drilled home with true conviction. Tremendous goal. And back underway. 1-0 it is. Something to worry about here. Well, how about that for a piece of tackling to break things up? Well, visionary passing. Can they stop it going? Dobrze. Nie ma kurwa, ruszają się bramkarze. On gra, o, ty on gra tym 5-2-1-2, no. To wszyscy teraz grają. Modric. Now can they create something? Oh, it almost did the trick for them. Great defending. Czemu on się zatrzymał? Frimpong. It's with Ndika. Lemar. Kendrick Lamar. The ball forward with purpose. It's a perfect challenge. Well, the fans are certainly having their say. Just listen to them. They thought that was a penalty.
Modric. Still on level terms, moving the ball nicely. He's going forward well here. Can they nudge in front? Ah! Time it's in! Fabulous goal! And just look at the celebrations! Nie wiem, czemu tak mało osób gra tym koroną. Bo ma 5 na 5, a on kosztuje 800 monet. Dawaj piłę. And it will be a potentially dangerous free kick. And never any doubt from the keeper. Aj. Coman. Muszę Danjumą bramkę strzelić. Oj, się rozjechałem. And back with Coman. This could level it. He knew he had to make the tackle and did. And he's lost custody of the ball here. Oh, just the tackle that was needed. Tchouaméni. And the whistle is sounded for. Nie wiem, czemu takie przyjęcie biorą. So back underway, and an intriguing second half in prospect. Haaland. Excellent assessment of the situation at the back. Oh, is he going to be punished here? Darwin Nunez. Ten Danjuma jest dobry, widzę. Jakby się ktoś pytał, to mogę się polecić. Ale Gabriel Jesus jest mocno średni, nie wiem. Mi jakoś nie siedzi tego karta. Ale Partey dzisiaj informa raczej. Za dzisiejszy mecz Partey pewnie dostanie informa, nie Jesus. Więc. Now can they counter clinically? Can they keep it going? Great opportunity! Why? A strong hand on the ball. Szybki jest ten Frimpong. Crossfired over. But it's actually ended up being easy meat for the keeper. Well, the visitors, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. Aye. I think it's been a really good performance from them so far. Ale czemu w niego kopiesz? Co on ci zrobił? Gabriel Jesus. Danjuma wygląda trochę jak taki Adama Traore sprzed roku, czy tam sprzed dwóch. Tak podobnie, no. Nie wiem. Korona jest bardzo... Tekatito Korona jest bardzo, bardzo underrated. Jak się przynajmniej wydaje, jest bardzo niedocenianym zawodnikiem ten Korona. Więc jak wygramy ten mecz, mamy szóstą ligę. Ale wydaje się, że za ten hajs, to ten Korona jest naprawdę mega zawodnikiem. Ja nie wiem, czemu ludzie... On kosztuje 850 monet, a ma 5 na 5 i wszyscy się pchają w tego Dembele, co ma 5 na 5 i kosztuje 90 tysięcy, a do środka pola niesamowicie dobrze wygląda ten Tekatito. Jeszcze chyba tylko jeden mecz musimy, nie? Musimy
Musimy w jeszcze jednym meczu strzelić bramkę i musimy kupić jednego gościa na rynku, więc no tak to wygląda. Ale bardzo niedoceniany jest ten Korona. Rashford 17 tysięcy, przed chwilą był 13. Antony. Mecz United jest zaraz. Bo już nawet zaczęli 64. Siemano Mariusz, co tam wariacie? Co tam? Będzie FM-ik właśnie za niecałe pół godziny będzie FM-ik. Za pół godziny czy za godzinę FM-ik będzie. Będzie FM-ik, będzie grany. Więc na pewno FM-ik będzie. Muszę tylko jeden mecz, muszę tutaj wygrać, wiesz? Muszę tylko jeden mecz wygrać. No na FMI-ka chcę pograć, bo mnie nie będzie tydzień teraz, nie? Nie będzie ani streamów, ani nie będę grać, więc chcę pograć chwilę w FIFA. Czekasz na pewno już na FM23. No, trochę tak, trochę nie, bo w sensie, jakby to powiedzieć, FM23 po screenach będzie po prostu kopią tego z dodatkiem jednej, dwóch funkcji, które tak czy siak nie będą robiły różnicy, nie? Więc w sumie nie wiem, zobaczymy, no tam, nie wiem, ludzie się jarali tym, że dodali grafikę Ligi Mistrzów. Kurwa, co to jest, ty? Co to daje, żebyś miał fajne losowanie, jak później tak czy siak, nie wiem, jakiś gówno będzie, co silnik meczowy, twój bramkarz jakiś gówno będzie grał, nie? Aj. Ronaldo bardzo dobry. Nie, ja nie rozumiem, jak się ludzie grafikami mogą jarać, typu wychodzi nowa FIFA, nowy PS, o tak będą wychodzić, tak będą wyglądać zawodnicy, albo tak będzie wyglądało menu. No dobra, ale co z tego, jak gra dalej sama w sobie będzie gównem, ty. Ja nie mówię, że FM jest słaby, ale FM-owi nie służy to, że konkurencji nie ma, nie? To im nie służy w ogóle, że tam konkurencji jest brak. Że żadna inna firma nie tworzy gry takiej piłkarskiej, takiej, nie wiem, symulator scoutingu. O, to FM się zrobił symulatorem scoutingu niestety. Tak przynajmniej ja to odbieram. Patrząc na grupy, czy tam na filmiki na YouTubie, to nie jest symulator tego, żeby mieć taktykę własną przede wszystkim, bo większość bierze niestety taktykę z internetu. Wiadomo, znajdą się wyjątki, no ale co z tych wyjątków, jak im taktyka nie działa, zaraz zmieniają i nie idą w swoje, tylko w gotowce. Czy nowy menadżer? Nie, to ma być menadżer, to co ty mówisz o lewym, to jest menadżer przeglądarkowy. Tak jak jest ten z Mourinho, co jest, kurde, nie pamiętam jak się, nie wiem, jakoś się nazywa. CM Manager? Coś takiego, co na Facebooku, można w niego grać, czy na telefonie. To lewy sam o tym mówił, że ta gra, kurde, nie lewy, jego przedstawiciel, że to będzie gra internetowa z naciskiem i to tam ktoś tłumaczył, że z mocnym naciskiem na pay to win, nie? No, że oni taką grę chcą. Nie. Nie, nikt niestety nie chce nawet spróbować wypuścić czegoś lepszego od FM-a. A wiem, że na pewno nie byłoby ciężko, bo ciężko, na pewno nie byłoby ciężko wypuścić. Mi się na przykład, ja mnie to zastanawia, czemu w FM-ie nie można na przykład, bo to jest takie mega dziwne, nie? Że grasz klubem, powiedzmy, nie wiem, zagrasz sobie tym, ja gram tym Sassuolo, nie? I ja zaczynam grać Sassuolo i moje, na przykład ceny za bilet są... Za jeden mecz są 30 euro, nie? Za jeden mecz. A czemu ja nie mogę tych cen podnieść, skoro ja gram w Lidze Mistrzów, Ligach Europy, albo gram w fazie pucharowej Ligi Mistrzów co trzy sezony, czwarty sezon czy piąty sezon z rzędu, tak? I cały czas jestem, nie wiem, najlepszym zespołem we Włoszech, a bilety na mecz są 30 euro, gdzie na Juventus są 90. No i wytłumacz mi, o co kaman. Czemu ja tego nie mogę zmienić? Bo to jest duża rzecz finansowa, nie? O dlaczego, nie? Dlaczego nie mogę tego zmienić? Ja jako, no nie wiem, właśnie o to chodzi, nie? Że możesz wszystkich zwolnić, możesz sobie, nie wiem, nowego, bo ty jesteś menadżerem. No dobra, no ale to czemu ja mogę scouting robić? Czemu mogę zatrudniać ludzi, skoro jestem menadżerem? No dobra, ale skoro
No tak jak ty mówisz, no nie jestem prezesem, tak? No to czemu mogę... O Boże, co ten związek? To czemu mogę zatrudniać i zwalniać fizjoterapeutów? Albo dlaczego mogę zatrudniać i zwalniać, nie wiem, analityków jakichś? Albo czemu mogę zatrudniać i zwalniać? Albo czemu mogę skautować zawodników? Skoro nie jestem skautem, tylko jestem menadżerem. Wiesz o co chodzi? Czemu ten Danjuma gra tak, kurde, w środku jakoś dziwnie? Moving the ball forward with purpose, but it fizzles out thanks to that piece of defending. Wiesz, bo jak se zobaczysz na FM-a, to jest tak naprawdę, mówię, to jest scouting simulator się zrobił, nie? Kto lepszego wonderkida znajdzie i to tyle, nie? Albo o, zaczynam save'a, dobra, szukam wonderkidów, nie? No i jak jest w tym sens? Przecież ty nie jesteś, wiesz, ty jesteś menadżerem. O, ale by była brama! Ale by zajebał bombę. Dobra, patrz, robicie tak. Cofacie. Walicie na drugą stronę. Idziecie. Tu Modric powiem powiedz. Dobrze. Dajcie. Aj. No dobra, słabe przyjęcie. Jakby Juma to przejął, to macie już sytuację bramkową. James. Będzie wrzuta na Ronaldo. Klasyk. Well, as you can see, it's been really tight and neither side has taken enough risk going forward. Hopefully that will change soon. No i ogólnie moim zdaniem jest dużo rzeczy. No nie wiem, jesteś menadżerem, ale tak naprawdę poza ustalaniem składu jakichś takich wstępnych rzeczy związanych z taktyką, to nie masz nic tam takiego, co by mogło z ciebie robić jakiegoś menadżera. Wiesz o co chodzi? Bo co z tego, że ustalasz rolę zawodników, jak nie możesz sobie, nie wiem, nie możesz sobie zmienić na przykład, no powiedzmy, nie możesz sobie tak dokładnie pozmieniać tego, jak zawodnicy, chcesz, żeby się zawodnicy poruszali na boisku. Jesteś trenerem, tak? A nie możesz nakazać typowi, że na przykład no nie możesz dużej ilości rzeczy nakazać, nie? Możesz takie proste, ja zauważyłem, takie proste rzeczy można nakazać, typu ścinaj z piłką do środka, albo graj z piłką przy linii, nie? Ale nie masz coś takiego, że na przykład wchodź w driblingi w momencie, gdy na przykład jest 2-1, albo rób to przy tamtym, albo przy wyniku 3-0, nie wiem, kurde, trzymaj się linii prawej, ale w momencie, gdy na przykład, nie wiem, gdy masz okazję, wrzucaj. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, no. I ogólnie te komendy przy linii są takie mega, takie, nie wiem, tam tylko jedna komenda działa, żądaj więcej, to tyle. No i ogólnie, no nie wiem, moim zdaniem z FM-em jest jak ja z FIFA, no. Brak konkurencji nie pomaga. No ale czy ktoś by mówił, właśnie problem jest to, czy ktoś by chciał być tą konkurencją dla FM-a? Na pewno byłoby ciężko, ale wydaje mi się, że znalazłaby jakaś inna gra, by na pewno szybko znalazła odbiorców. No bo osób, które nie są jakoś... No mają tam, widzą kilka błędów, czy tam kilka jakichś rzeczy związanych z FM-em, takich prostych, co powinny być inne, no to dużo osób to widzi, nie? Zresztą animacje są tragiczne, nie? W sensie, no mi się nie podobają większość animacji. No nie podoba mi się to, że mój zawodnik biegnie sam na sam z bramkarzem i on kopie w bramkarza na przykład, albo że podaje mu piłkę, albo że zawodnik, który ma 19 wykończenia, ma piłkę na swojej prawej nodze i zamiast uderzyć piłkę po długim słupku, kopie po krótkim słupku prosto w bramkarza. No i ja tego nie potrafię ogarnąć, nie? No. Wiesz, ja rozumiem, jakby to była jedna próba, że gościu chce... Raz. Widzisz, tu proste sytuacja, strzelasz na długi stópek, tam gdzie bramkarza nie ma, a w FM-ie on by kopnął w bramkarza, nie? No. No i ogólnie interwencje bramkarzy, to ich prawie nie ma. Albo jak są, no to są takie, że są memy później z tego. No i ogólnie w sumie, no co mógłbym jeszcze powiedzieć? No, FM fajna gierka, tylko mówię, no. Strasznie mnie denerwuje ilość
ilość momentów, w których dominujesz i to totalnie, typu nie wiem, 30 strzałów oddajesz i masz 0-0. No dobra, ktoś powie, no dobra, ale takie mecze się zdarzają. No dobra, ale nie na przykład 5 razy z rzędu czy 6, nie? A w FM-ie potrafisz 6 razy z rzędu mieć 0-0 remis, oddając 40 strzałów co mecz. No więc... no nie wiem, takie... Ja wiadomo, że nie chcieliby zrobić gry, w której co mecz możesz wygrywać 10-0, ale jest to realne, żeby jakiś klub miał sezon, w którym wygra 5 spotkań po 10-0. Jest to realne, jest to możliwe przede wszystkim, tak? Ktoś powie, nie, to jest nierealne, bo to taka liga. Co do tego ma, to w jakiej lidze jest zespół? To na tle twojego przeciwnika, nie? Dobra, siódma liga wbita. Więc muszę tylko jednego gościa kupić i mam paczkę za 100 tysięcy, tak? Dzisiaj wieczorem pojawi się albo Sterling się pojawi, Koulibaly, Thiago Silva flashback. Albo się pojawi Thiago Silva flashback, albo Sterling, więc musicie tutaj decydować, co, znaczy musi, no na pewno, na pewno ktoś z Chelsea dzisiaj. $75 już Havertz. Drogo strasznie. Lozano. 40 tysięcy. No, jak ten dwie bramki strzelił, to nie ma co się dziwić, że ten... No, 50 tysięcy. A Raspadori? Ja nie wiem, czemu on jest taki niepopularny teraz, Padori? Strasznie dobry jest. 11 tysięcy. Ktoś do mnie napisał. Bartuś, co trafił. Ndidi, Loris i Hazard. Raspadori jest ciekawą kartą. Dobre wykończenie. Może grać jako lewy pomocnik. Ty. Flair. Ciekawe, jak w gierce się rusza. Cztery na 5. Czemu jeszcze nikt o tym nie gościu nie gada? Na pewno on będzie dobry to Raspadori. Ciekawe, jak w gierce chodzi. No, no dobra. Tylko jeden inform jest srebrny. To za tydzień srebrne bestie. 7200 kosztuje. Za tydzień srebrne bestie na pewno będą potrzebne i będzie inform. Albo za 2 tygodnie. Taniej nie będzie ten gościu. Ma chyba takie widełki, nie? 7200, 7300. Szczerze, w tamtym roku te karty chodziły po 15 tysięcy. W momencie, gdy wyszły pierwsze srebrne bestie, były po 18. To jakbyście gościa kupili 10 kart, 70 tysięcy i to sprzedajecie, no to macie to dwukrotność, nie? Dobra. Lecimy. Nie, jeszcze nie. Znaczy ja go tak montuję, wiesz,
co jakiś czas, bo tam dogrywam ciągle rzeczy, nie? Bo chcę nagrać takie, żeby pokazać efektowność tych treningów, że one działają, nie? 1200 muszę usunąć, 1100. No, muszę pokazać, że one działają, nie? Dlatego robię takie testy, że na przykład jest dzień, na przykład jest poniedziałek i używam od poniedziałku do poniedziałku przez tydzień, używam jakiejś randomowej stworzonej przez FMA stworzonego treningu, tak? I patrzę, jakie tam średnie ocen, jak zawodnicy, wiesz, atrybuty itp. I cofam się do tej daty i patrzę, jak wygląda to, jak to wygląda na mojej taktyce, nie? Znaczy, o, 700. Sancho na cieniu. Co to jest? Nie wygląda źle. Schlotterberg 2600. I pan jest 5700 kosztuje. O, 3600 Araujo, dobry deal. 500 konate. 2. Żurkowski ma złotą kartę. Nawet nie wiedziałem. A ile Kamavinga normalne? 1000 coś już. Ha. Szybko spadł Kamavinga. Liverpool, mecz się zaczął. Przykro mi, że wygram w ten sposób.
Będzie na pewno na tym, na Kanal Plus leciał, nie? Ten mecz. Czy na tym zjebanym Viaplay. Chuj z tą Ekstraklasą, kurwa. Roberto De Zerbi! Roberto De Zerbi w strachu! No! Simikas pierwszy? Jaka jest stawka, kurwa? Nie ma stawki, ty. Thiago, o. No co ten sędzia, ty? Nie było faulu. Nie no, Liverpool musi im najebać. I to po kartoflu w ostatniej akcji meczu. No, Salah. Jak, po chuj go faulujesz pod polem karnym, kurwa ich, ty. Ja pierdolę, po co go faulować, koniec kilometrów od bramki. Bez sensu. Laga do przodu. Jurgen Klopp. No, laga. Tam ręka była. Marsz. Trend. O! Nie! Ja pierdolę, Trossard, trzecia minuta, ty! Co jest, kurwa? Ja pierdolę, no co nawinął ich tutaj? Jezu! Ale piętą zagrał! Ten Trenta nawet, no Trent, ty kurwa, dziadu jebany! Czy kurwa bym do Sassuolo nie wziął za darmo? Ja pierdolę! Nie no Trent, co ty kurwa jesteś na jakiejś ślizgawce? Ja pierdolę!
Tam była ręka wcześniej, sędzia, cofaj to. Sędzia, cofaj to. Co, uznał bramę? Ja pierdolę. Nie, weźcie, kurwa, nie mogę tego oglądać. Salah, Trent. No wrzuć mu tą piłkę tam. Carvalho. Firmino. Jezus Maria. Kurwa, mać. No już ta czas grają, piąta minuta, ty. Ja pierdolę. Aj, kurwa. Alisson, nie baw się, wypierdol to do przodu. No, Carvalho. Simikas. A no nie w plecy jemu. Kurwa. Salah. No, Mo Salah. Trent. Jezu, jakieś piętki w polu karnym. Kurwa mać. Ja bym wam dał, kurwa, piętki. Aj, kurwa. Dziady, nic więcej. Ja pierdolę. Odróżniać odwagę od brawury, ale jest Roberto Zerbi taki. 2200. No i jeszcze informacja o tym, kto dzisiaj nie może grać w barwach Bretonu. Oczywiście kontuzjowany jest wciąż. Niestety Jakub Moder nie może grać także w Lechu, który jest chory. Zachorował podczas towarzyskiego, a właściwie podczas pobytu z reprezentacją tam. 3600, 3800, 3700, 3800. Pięć dziewięćset, sześć koła, sześć koła. W ten sposób.
stopy, to powinien... O, a nie, Bergman, stopy, tak, wielkie zaskoczenie. Reprezentanta Hiszpanii, Leandro... 200. Sprytne podanie Soli, marcze wielkiego środkowania, Alisson Becker wyłapuje piłkę po głowce. Nie, no jeszcze brakuje, żeby Welbeck nam Liverpoolowi bramkę wjebał, nie? Jeszcze tego brakuje. 5800 Bremer. Dwa 400, to przepłaciłem. Nie, no nie mogę tego oglądać. 6300. Boże, Firmino, kurwa! Jezus Maria, pojebie mnie coś zaraz z tym Liverpoolem. Dobra, ty się znasz na dryblowaniu, ty dryblowałeś, kurwa. Dobra, na 2-0 i wpierdolcie. Jedenaście koła. Do 10 000 mogę skupować. Ja pierdolę, nie? Najlepszy bramkarz świata, Alisson. Najlepszy bramkarz na świecie to jest. Salah! O Jezu, Sanchez, na chuj ty to bronisz, kurwa? Ja pierdolę, Robert Sanchez, po co to bronisz? Taki kartofel? Pascal Gross. Średnio.
minutowej jest Soli Match, Leandro Trossard, Pascal Kroos wyskakuje z nami, Alisson Becker. Pretensje, że na Matipa do sędziego asystenta nieuzasadnione. Jeżeli nawet była pozycja spalona, z której byłby offside, to dopóki zawodnik drużyny atakującej piłki nie dotknie sędzia asystent, nie ma czego pokazywać. Dlatego flaga została na dole. Robert Sanchez w tym sezonie broni dostępu do bramki Brighton na 75% skuteczności. To jest naprawdę świetny wynik. Roberto De Zerbi z Ukrainy wskutek wybuchu wojny uciekał przez Polskę. Wiemy, jakie są okoliczności zmiany klubu przez Roberto De Zerbiego. Rzeczywiście wybór takiego menedżera, który może kontynuować to, co rozpoczął i budował przez kilka ostatnich sezonów Graham Potter, jest w pełni uzasadniony. Nie no, ten De Zerbi dobry trener. Jeszcze drużyna wygrywała i Ligę Mistrzów, i klubowe mistrzostwo świata. No ale Thomas Tuchel trochę podpadł nowemu właścicielowi Chelsea, Toddowi Pellemu, amerykańskiemu biznesmenowi, no i nastąpiła zmiana menedżera na Stamford Bridge. Oczywiście nie wiemy, czy Graham Potter najpierw podpisał kontrakt, a potem dopiero posłuchał pomysłu Todda Boehlego, jak rozwinąć marketingowo i biznesowo Premier League, mecz północ południe. Oczywiście turniej jak dla zespołu walczącego o utrzymanie w elicie. Dany Welbeck, Welbeck pod polem karnym na Trossard. Trossard! Druga bramka Belga! Tym razem Alisson Becker nie dał rady, nie trzyma tutaj wcale ostrzy dzienny żadnego wzroku. Pole Adro Trossard, celownik ma ustawiony perfekcyjnie. No jak tylko wygrają w polu karnym rywala piłkarze Brighton, znów VAR nie ma nic do roboty. To było tak perfekcyjne, że gołym okiem wszystko było widać, że nie było tutaj jakichkolwiek przekroczeń wojskowych przepisów. A Roberto De Zerbi stoi i zastanawia się, czy to moja zasługa, czy to już moja zasługa, czy ja po prostu na razie po Grahamie Potterze niczego nie popsułem. Berlice Stupiniane, Dany Welbeck dostrzegły przed polem karnym Soliego Marcza. To podanie Soliego Marcza było kluczowe, ale też proszę spojrzeć na zachowanie Leandro Trossarda, który czuje, że może być na pozycji spalonej i szybciuteńko wycofuje się dwa kroczki, żeby nie być przed bramką Alissona Beckera jako ostatni z zawodników, żeby trzymać linię Virgila van Dijk'a. To się udało, spóźniony blok Holendra. Tym razem Alisson Becker nie miał nic do powiedzenia. Niewiarygodne, sprzedajesz czołowego swojego obrońcy Kukureje, czołowego pomocnika Bissouma, najlepszego strzelca Mopé i mimo to masz w dalszym ciągu świetny zespół, bo przecież drużyna, klub z The Amex Stadium wydał na transfery zaledwie 30 milionów funtów i na boisku mamy tylko jednego kupionego za te pieniądze piłkarza, to oczywiście Estupinian i to jest zaledwie lewy obrońca, zresztą mamy dzisiaj na... Nie, dobra, nie mogę tego oglądać. Nie na moje nerwy ten Liverpool. Nie chcę tego oglądać. Pierwszy raz od iluś tam czasu włączyłem. Tego się nie da oglądać. Tego się nie da oglądać, niestety.
Ajajaj. Nie, no nie wytrzymam zaraz z tym Liverpoolem, nie? Thank you.
Chyba Vlachowicz się nie sprzedaje po te 2200. Osiem koła był. O Boże, 5600. Aj, przepłaciłem chyba. Chociaż chuj wie. Oj, chyba przepłaciłem. Bukajo 3,5 koła. Niemożliwe. Aj, to był w miarę dobry deal chyba. Aj, za dużo! Aj, dobra. Liverpool, aj, zespół Neros, czyli. Kurwa, się zdenerwuję i... Coś czuję, że ten Werner chodzi tanio teraz. Liverpool strzeli na 2-1.
Kto strzelił? Firmino. Długi VAR był chyba jakiś. Dobra, powystawiam te karty, co tu mam. Wystawiam te karty, 19 kart. Więc tak, Berardi cień. Cztery, 3900, 3800. No to 3800 wystawimy. Almiron Brama. 3800. Vlachowicz z myśliwym. Dwa 300, dwa 600, dwa 800, dwa 800, to git nawet. Dwa 800. No tutaj już lipa. Dwa 700 to wystawę. Werner, Werner. Sześć, o, 6300, 6,5, 6,5. No to bez szału, ale spadł cenowo, kosztował bardzo, kosztował 20 czy 18 tysięcy, 6,5. To nawet tak czy siak jakiś tam deal zrobiony, na tym już mniej, ale 6,5 dalej git. Guedes z myśliwym. Pięć osiemset, pięć siedemset. No to tyle co.
Malen z myśliwym. Dwa 800, a później 2800, no dobra, 2800 Malen na myśliwym. 2800, ja zapłaciłem 2300, no to git deal. Mam jeszcze kogoś? Mam Danjuma jeszcze z myśliwym, muszę szybko zobaczyć. Jedna karta się sprzedała. Pięć, no to tyle co 5700, tyle zapłaciłem za niego, no. Aj, no jakim cudem ktoś był szybszy, jak jest na tej karcie, ty. Niemożliwe. To z tego ktoś kupił. Z 5700, no. Dobra, czyli 5700 Danjuma. Dwie karty się sprzedały. Czyli tyle, co ja za niego zapłaciłem. No. Dobra, i tu już karty z cieniem są. Czyli mam Lucas, Very, Simo. Dwa koła, najtańszy, 200, 2200, 200, 200, 200. Fofana. Dwa koła. Mavroponos. No, 2200 Mavroponos. Tysiąc osiemset, no tyle co kupiłem. No tam chyba ktoś jeszcze był, tak? A jeszcze John Stones, Stones cień.
200. Dwa stone. No to na jedno, no to wyszedłem na... Łącznie zrobiłem może z 2000 na tym wszystkim. To jest bez szału. Także bez szału. Dobra, niech to się sprzedaje. Jutro sobie pogramy w FIFA. Dobra. Ten Juma się sprzedał. Właśnie coś zobaczę sobie. Ja nie wiem jakim cudem, ale ktoś siedzi na tym, nie? Ktoś musi mieć, nie wiem, jakiegoś autobota do skupowania czy coś takiego, nie? To jest niemożliwe, żeby ktoś tak szybko to wszystko kupował, nie? Przerwa, Liverpool 1, Brighton 2. No i ja jestem, no nie ma opcji, żeby ktoś był szybciej ode mnie, no. Nie ma opcji nawet, no. To samo, jestem sekunda, dosłownie sekunda, nikt inny tej karty nie może widzieć nawet, a ja ją nie mogę jej kupić, bo jakiś bot ją kupuje. To samo to, bot ją kupił na pewno. Dobra. Rajdę coś zjem.
nie wytrzymam zaraz psychicznie. Taki głodny. Więc nie wiem, za pół godziny może odpalę streama z Football Managera, bo za godzinę, nie wiem, muszę na chacie pogarniać. Więc jak coś, to stream będzie. A może nawet nie będzie streama. Nie wiem, zobaczymy. No jak? Weź mi ktoś to wytłumacz. Jakim cudem? To już ktoś kupił, ty. Niemożliwe to jest. To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, że ktoś tak szybko to skupuje, że ja na to najadę, a to już jest skupione, nie? No jak?
Mitrowiczowi to nawet 20 myśliwych by się nie przydało. To samo Moracie. Jak to jest możliwe? Dobra. Dwie karty się sprzedały, super. Ja zawijam na, nie wiem na co, ale idę, która jest godzina? 16. Idę zjeść. Jak coś, to może potem odpalę.